Jaworzno jest pierwszym miastem w Polsce i Europie wprowadzającym udogodnienia do segregacji odpadów dla niewidomych. Od 3 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Eneris Surowce w ramach programu Segreguję, nie widzę przeszkód, udostępnia naklejki do oznakowania pojemników na odpady w alfabecie Braille'a. W czasie jednego z naszych pikników edukacyjnych osoby niewidome przyszły do nas i zapytały wprost, jak mają segregować odpady, skoro nie widzą pojemników, kolorów i nie wiedzą, gdzie mają wrzucić odpowiedni odpad. W ramach współpracy z tymi właśnie osobami przez 3 miesiące pracowaliśmy nad narzędziem, które może pomóc, które będzie i dostępne szerokiej grupie osób i łatwo aplikowalne. W ten sposób powstała właśnie ta naklejka. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Pierwszym miastem, w którym wdrożony został pilotażowy projekt, jest Jaworzno. Prezentacja naklejek odbyła się we wtorek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Takie naklejki, które raz napisem w alfabecie Braille'a, to dla tych osób, które Braille'a znają, będą mogły po prostu przeczytać. Dodatkowo są te symbole i to jest bardzo dobry układ, ponieważ jeszcze wiem, że to będzie wypukłe, to po prostu taki no coś w rodzaju piktograma, symbol butelki, czy tam symbol kartki, gdzie to będzie papier, także czy tam liścia, gdzie to będą odpady te biodegradowalne, to po prostu bardzo pomoże osobom i to nie tylko niewidomym i słabowidzącym, ale również osobom na przykład starszym. Firma Eneris Surowce jako pierwsza w branży komunalnej opracowała specjalne naklejki zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, czyli przyjaznego dla wszystkich, niezależnie od stanu zdrowia. Naklejka ma de facto 3 funkcje. Po pierwsze ma wypukłe elementy, pokazuje w języku czy w systemie Braille'a, które są opisem odpadu, który należy wrzucić do pojemnika. Jest zrobiona w kolorach kontrastowych, w optymalnym kontraście dla osób słabowidzących, ale też na przykład dla osób starszych. Ma też prosty piktogram w ramach tak zwanego projektowania uniwersalnego, które na przykład pomoże dzieciom choćby, żeby wiedzieć, do którego pojemnika mają wrzucić butelkę szklaną czy bioodpad. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z niewidzialnej wystawy. Te naklejki bardzo pomogą. Ważne, żeby właśnie tak jak to dzisiaj było pokazane, one były zawsze w tym samym miejscu, żeby po prostu osoba, bo to jednak pojemniki są na zewnątrz, nie żeby po prostu nie trzeba było szukać, żeby nie brudzić sobie dodatkowo rąk, tylko po prostu namierzyć tą naklejkę w konkretnym miejscu i po prostu wtedy można z tego skorzystać. Osoby indywidualne z Jaworzna zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta Eneris, pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801-00-38-38. Informacja o programie Segreguję, nie widzę przeszkód dostępna jest również na stronie internetowej grupy Eneris.